Za niecałe 40 godzin kolejni uczniowie szkół średnich przystąpią do matury. I choć niemal rok uczyli się zdalnie, to egzamin dojrzałości napiszą jak wszystkie poprzednie roczniki w szkolnych ławkach. Przed ich rozpoczęciem nie będzie też dodatkowych testów. Tych na koronawirusa. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne i ten reżim sanitarny, który był stosowany również na egzaminach próbnych. Choć matura będzie się odbywała w tradycyjnej formie, to będzie inna niż w poprzednich latach. I to nie tylko ze względu na maseczki i płyn do dezynfekcji. Zdecydowanie i według mnie na wielkie szczęście zrezygnowano z matur ustnych i myślę, że jest to bardzo głęboki ukłon w naszą stronę, dlatego myślę, że jednak matury ustne zawsze wymagały największych przygotowań. Uproszczona formuła egzaminu nie oznacza jednak, że uczniowie majówkę spędzą leniwie. Dzisiaj się dosyć stresuję, zwłaszcza, że mam włączone na laptopie odliczanie godzinowe, ile zostało, i teraz przypominam sobie wszystkie lektury na maturę z języka polskiego i cały czas mi ten licznik spada w dół, więc widzę, że czas się kurczy niestety. Stresują się maturzyści, stresują się też nauczyciele, bo przed nimi nie lada wyzwanie. Matury zbiegną się w czasie z powrotem do szkół młodszych roczników. Tytaniczną, bym powiedział, pracę będą mieli przed sobą dyrektorzy, organizatorzy planu lekcji. Bo przecież do 20 maja trwają matury, no do 19 maja. W związku z tym tam już jest jedna zmiana planu. W tym będzie częściowo hybrydowa nauka, częściowo stacjonarna potem. Pandemia nie oszczędziła nikogo. Zmiany dotknęły nie tylko tych, którzy szykowali się do zwykłej matury. Organizacja matury międzynarodowej z siedzibą w Genewie podjęła decyzję, że osoby, które się do niej przygotowywały, muszą przejść na tak zwaną ścieżkę nieegzaminacyjną. Każdy z nas będzie oceniany na podstawie ocen z prac pisemnych oraz matury ustnej oraz będzie brana pod uwagę ocena przewidywana, tak zwana predicted grade, która ma być odzwierciedleniem umiejętności i osiągnięć ucznia. Nie może być zawyżana i musi być oparta na standardach oceniania IB, czyli matury międzynarodowej. Trudności związane z nauczaniem zdalnym jednak na tegorocznej maturze się nie kończą. Jego skutki odczują też młodsze roczniki, a ich matura już uproszczona nie będzie. Oni by też byli na zdalnym i również my jesteśmy na zdalnym, więc jakby powinniśmy, raczej nam powinno się ułatwiać zadanie, żeby napisać tą maturę, niż utrudniać, a na razie nam się to utrudnia. Sytuacja dotyczy przede wszystkim uczniów drugich klas szkół średnich. To pierwszy rocznik, który po reformie edukacji ukończył ośmioklasową podstawówkę i pierwszy, który będzie pisał nową wersję matury. Ona będzie w dwójnasób trudniejsza. Trudniejsza od tej, która była w zeszłym roku i podwójnie trudniejsza od tej, która teraz jest, bo teraz jest obniżony ten poziom. Dodatkowo ci uczniowie do tej pory nie znają dokładnych kryteriów, według których będą oceniani. Nie mamy podanego takiego próbnej matury, takiego arkusza, na którym moglibyśmy już zacząć pracować. On będzie podany gdzieś dopiero we wrześniu i czekamy. Co oznacza, że do tego czasu młodzież i nauczyciele muszą bazować na nieaktualnych dla nich wytycznych. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.